Cześć wszystkim, ja mam na imię Mateusz, tam za mną jest Tony. Dzisiaj na filmiku pokażę Wam 10 produktów, których pod żadnym pozorem nie powinniście dawać swojemu psu. Pierwszy produkt to cebula i czosnek. Zawiera ona bowiem toksyczną substancję tiosiarczan sodu, który może doprowadzić do anemii. Czosnek jednak, jako że jest mniej szkodliwy, możemy go znaleźć w niektórych pokarmach dla zwierzaków. Drugi produkt to czekolada. Zawiera teobrominę, która jest dla psów trująca i może źle wpływać na psie serce. Pamiętajcie, żeby pod żadnym pozorem nie dawać czekolady psu. Trzeci produkt: ziemniaki i zielone części pomidorów. Szkodliwe są oczka, pędy i zielona skórka, w której gromadzi się duża ilość silnie toksycznej solaniny. Zagrożeniem dla psa nie są same zdrowe i ugotowane ziemniaki, ale ich obierki, które pies może znaleźć przy kompostownikach, w koszach na śmieci, podczas spaceru po polach i innych miejscach. Ugotowane, zdrowe i ubite ziemniaki nie szkodzą psu. Czwarty produkt – surowe jajka. Zawsze istnieje ryzyko zarażenia się salmonellą. Natomiast surowe białko zawiera awidynę, substancję, która niszczy biotynę, która jest niezbędna do wzrostu i zdrowej psiej sierści. Piąty produkt – winogrona i rodzynki. Posiadają substancje, które osadzają się na nerkach psów. Szósty produkt – alkohol. Już niewielka ilość napoju zawierającego procenty może wywołać u psa objawy zatrucia. Wymioty, problemy z oddychaniem, śpiączkę, a w ciężkich przypadkach doprowadzić do śmierci. Ważącego około 7 kg psa zabić może lampka wina lub małe piwo. Awokado. Zawiera substancję zwaną persin, która jest silnie trująca dla zwierząt. Zjedzenie tego owocu wywołuje u pupila wymioty i biegunkę, skutkując zapaleniem gruczołu mlekowego, uszkodzeniem mięśnia sercowego, zaburzeniami krążenia i oddychania. Ósmy produkt – produkty pochodzenia mleczarskiego i mleko. Pies po okresie szczenięcym traci enzym zwany laktazą, który jest odpowiedzialny za rozkład laktozy, głównego cukru mleka. Występuje wtedy nietolerancja manifestująca się luźnym stolcem lub biegunką. Dodatkowo drobiny białka mleka mają inny system wchłaniania jelitowego. Dzieje się to na zasadzie transportu biernego, co często jest przyczyną nietolerancji pokarmowej, a wręcz alergii. Kawa. W kofeinie znajduje się teobromina, która dla naszych futrzaków może być zabójcza. Ten toksyczny składnik sprawia, że pies zaczyna wymiotować. Nie chce jeść, jest apatyczny, wykazuje objawy bolesności. Z tego samego powodu nie może pić herbaty i kakao. Nawet w najmniejszej ilości może powodować poważne zaburzenia ciśnienia u psów. Kofeina jest dla nich bardzo szkodliwa. Ostatni produkt, dziesiąty, to grzyby. Nawet jadalne i najsmaczniejsze grzyby trują naszego psa. Są ciężkostrawne, więc zakłócają pracę żołądka. Oddziałują na pracę systemu nerwowego, nerek i serca. Poza tym, zapoznany ze smakiem grzybów pupil może na spacerze w lesie przez przypadek ugryźć trujący egzemplarz. A wtedy tragedia gotowa. Bardzo dziękuję za oglądanie filmiku. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam na naszą stronę jaihaski.pl oraz na naszego Instagrama. Dzięki wielkie i do zobaczenia.